spodziewałam się, że będzie drugie C2R2. Jak widać, ja muszę jechać trochę szybciej i odważniej. Póki co ciężko jest mi się jeszcze przełamać, ale miejmy nadzieję, że będzie coraz lepiej. Myślę, że też trzecie miejsce wczoraj moje przez deszcz, gdzie mi troszkę nie wyszło przed szykaną, bo mnie zarzuciło, tak bym na pewno była druga. Poczułam lepiej auto, bo jeżdżę nim, ostatnio jechałam w nim w Korczynie, można powiedzieć, więc wiadomo, każdy kilometr robi swoje. Wrażenia są rewelacyjne, auto jest po prostu szybkie, idealne, co mówić, po prostu zajebisty samochód. Jest szybko, znaczy no jedzie się szybko, wiadomo, Saxo w tamtym roku jechało się 150, nic więcej. W tym momencie nie powiem ile jadę, bo mam ustawiony inny licznik, ale jest szybko, kibice są naprawdę rewelacyjni i oby było tak do końca sezonu.